jedziemy do Włoch. Kulinarnie i na sportowo. Pod takim hasłem grupa Bikers z Tarnowa stworzyła inicjatywę, której celem jest wspólna jazda rowerem i gotowanie. Przygotowywaliśmy warsztaty sportowo-kulinarne dla naszych przyjaciół z Tarnowa, no i różnych indywidualnych też klientów. Kto ma życzenie, dzisiaj może zrobić u nas pizzę na żywo, po prostu pod naszym tam troszeczkę nadzorem. Także można później, będą losy do wylosowania, można wygrać nagrodę z naszym logiem i z naszymi zwierzątkami. Oczywiście oraz też naszej zaprzyjaźnionej grupy bikersów. W niedzielne popołudnie tarnowscy rowerzyści zawitali do zaprzyjaźnionej restauracji Pietro Party w Czarnej, gdzie każdy z nich miał okazję zmierzyć się z jednym z najbardziej popularnych włoskich dań, czyli pizzą. A ilu uczestników, tyle pomysłów na to danie. Wyszło po naszym cyklu, któryśmy już prowadzili od tamtego roku z października, pod nazwą Rowerowe, Kuchenne Rewolucje. A dzisiaj to było takim następnym wydarzeniem, któreśmy nazwali Kulinarnie i Sportowe. Z tego tytułu chcieliśmy akurat rozgraniczyć te dwa wydarzenia. Tamte, które praktykujemy i który cykl ciągniemy i będziemy w dalszym ciągu kontynuować, to różni się od dzisiejszego wydarzenia, że on jest dedykowany dla większej grupy społeczeństwa, tak tutaj akurat widzimy, dla dzieci, nawet z wózkami akurat też poprzejeżdżali na różnych rowerach, w formie bardziej integracyjnej i wszyscy akurat mogli akurat jeździć. Tamte, które akurat robimy cykle, to już ograniczamy akurat do zwężonej liczby osób, do maksymalnie do 20 i to się też akurat tym różni, że jeździmy do danych restauracji, gdzie gospodarze nas przyjmują i kosztujemy potrawy regionalne w obecnych karczmach. Dlatego nazwaliśmy to właśnie rewolucją. Dłuższa relacja z tego wydarzenia już niebawem na kanale Małopolskiej Telewizji z Wami. W niedzielny wieczór w Zamku w Dębnie odbyła się kolejna edycja Świętojańskiej Nocy Muzealnej. Świętojańska Noc Muzealna w Zamku w Dębnie zdarza się już od wielu lat. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Okręgowe Zamek w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury. Jeśli chodzi o przebieg wydarzenia, przebiega ono w sposób bardzo jakiś taki spokojny, stonowany, dostosowany do pory roku, ale tak, aby tutaj goście czuli się wytwornie i bardzo komfortowo. Na wydarzenie składają się koncerty, między innymi orkiestry big bandu lokalnego z Porąbki Uszewskiej, ale również zespół Monk z Tarnowa. Tym wydarzeniom, tym koncertom towarzyszą jeszcze inne elementy, takie jak konkurs wianka, który tutaj w trakcie koncertów jest organizowany. Warsztaty wiankarskie prowadzi pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek. Wydarzenie wpisywało się w obchody poświęcone rocznicy 40-lecia istnienia placówki muzealnej. Wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ jest w roku jubileuszu 40-lecia Muzeum Zamek w Dębnie. A ponieważ jest to 14. Noc Świętojańska, postanowiliśmy uczcić ją wystawą planszową z okazji 40-lecia i przedstawiamy widzom, Państwu, 41 plansz, które mają naczyniać działalność przez 40 lat muzeum. Działo się tu bardzo wiele fantastycznych wydarzeń, które nasi goście dzisiejsi będą mogli zweryfikować na tych planszach. Niestety jest to tylko wycinek wydarzeń, ponieważ nie sposób 40 lat przedstawić w tak małej formie. Dębińską publiczność oczarował występ zespołu Monk. To świetna inicjatywa, mnóstwo ludzi, tylko przyklasnąć i bardzo się cieszyć. Gratuluję organizatorom.
Zaprezentujemy dosyć szeroki repertuar. Będą to głównie wiązanki zmarłych artystów, również nawiążemy troszeczkę do polskiego kina, do polskiej telewizji, do polskich serialów. Myślę, że będzie dosyć ciekawie. W trakcie muzealnej Nocy Świętojańskiej największe przeboje muzyki filmowej zaprezentowała młodzieżowa orkiestra Crash Sound Big Band. Nie zawiodły także solistki oraz chór z Dębińskiego Centrum Kultury. 200 uczestników wzięło udział w zmaganiach w ramach integracyjnego rajdu rowerowego po Wiśle na rowerze w Dąbrowie Tarnowskiej. Zainteresowane jest duże, różne grupy naszej społeczności, starsi, młodzież i po południu dzieci, duże zainteresowanie, ale też potężna trasa, 50 km. Zobaczymy, kto zwycięży. Bardzo się cieszymy, że z roku na rok to zainteresowanie jest bardzo duże. Ważnym elementem wydarzenia była szeroko pojęta integracja. Skontaktowaliśmy się z różnymi ośrodkami społecznymi, czy mają osoby chętne na przejazd rowerem. Było ich niewielu, ale było też kilku takich, co potrafią przejechać nawet te 50 km. I mamy kilka takich osób, bardzo się cieszą z tego powodu, że mogą wystartować. Zobaczymy, jak im pójdzie. Mam nadzieję, że zachęcimy również wtedy te osoby na start w przyszłym roku. Główna trasa rajdu to dystans 50 km. Jestem za i widać, że zainteresowanie też jest duże, także myślę, że reszta zawodników tego samego zdania jest. I co roku spodziewamy się, że będzie więcej uczestników. Po tych trasach to jeżdżę sobie, powiedzmy, sam, rekreacyjnie, albo ścigam się z własnym PESEL-em. Wydaje mi się, że nie jest specjalnie trudna. No, tereny raczej płaskie tutaj są, więc myślę, że jak mówię, to rekreacyjna jazda. Pogoda jest super. Na rowerze, mimo iż jest słońce, to jest, że tak powiem, chłodno. Zresztą widać, że niektórzy na czarno ubrani, także bardzo nie będzie grzało, będzie chłodziło. Myślę, że wszystko będzie fajnie. Mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy będą z uśmiechem wracać na metę sali i zdrowi. Upalna sobota nie ułatwiła rywalizacji rowerzystom. Pomimo tego nie zabrakło wielu emocji i dobrej zabawy. Mnóstwo pozytywnej energii, pokazy taneczne na najwyższym poziomie oraz licznie zgromadzona publiczność. Za nami trzecie mistrzostwa Create Yourself. Idziemy cały czas w coraz to lepszą stronę, ponieważ widzimy niesamowite efekty pracy dzieciaków, więc niezmiernie cieszy nas, że nasza praca następnie jest po prostu w taki, a nie inny sposób odtwarzana na naszych mistrzostwach. Nie zawiodły mnie, prawda? Widać było u nich niesamowitą pracę i niesamowitą chęć wygranej, więc to już jest najważniejsze, bo zmierzyć się przede wszystkim samym ze sobą, przy takiej publiczności, prawda? Było tutaj kilkaset osób, więc dla nich to jest pierwszy taki duży pokaz i jeszcze w momencie, kiedy wiedzą, że muszą rywalizować i każdy błąd może sprawić, że to ich grupa zajmie gorsze miejsce, to jest już mega duży podziw dla nich za to, że w ogóle odważyli się wyjść. Liczba uczestników i wysoki poziom prezentacji tanecznych to dowód na to, że Polacy pokochali taniec, traktując go nie tylko jako sportową rywalizację, lecz także formę wyrażania siebie i swoich emocji. Co jest najlepsze w tym wszystkim, to, że te dzieci właśnie, które występują, które trenują na co dzień, nie siedzą w tym czasie przed laptopem, przed telewizorem, tylko spędzają ten czas aktywnie, tak? Czyli chodzą na treningi, angażują się, trenują i później mają okazję swoje umiejętności zaprezentować właśnie tak jak dziś na mistrzostwach tańca. Sędziowie zawodów mieli bardzo trudne zadanie, aby wybrać najlepszych tancerzy mistrzostw. Poziom był naprawdę bardzo wysoki i ciężko nam było zdecydować jednogłośnie, kto zwycięży. Mnóstwo talentów. Fajnie, że w ogóle takie tutaj mistrzostwa się odbywają w okolicy. Dzieci były pełne energii. Było nam bardzo ciężko, ale niestety taka jest nasza rola, żeby wybrać najlepszych. Uczestników wspierali również przedstawiciele lokalnych władz. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być na tym turnieju tańca. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyłem. Wszystkie grupy taneczne świetnie się prezentują. W ogóle wspaniała idea. Dziękuję panu Adrianowi Misiowi, że takie rzeczy robi, prowadzi, bo naprawdę zapala młodzież. Świetnie tańczą. Wszystkie grupy pokazały się z bardzo dobrej strony. Nie zabrakło także wielu atrakcji i konkursów dla wszystkich tych, którzy tą niedzielę postanowili spędzić w Śmignie, przyglądając się tanecznym zmaganiom.
Już po raz drugi w Lisiej Górze odbył się rodzinny rajd rowerowy pod patronatem wójta Arkadiusza Mikuły. Już drugi rajd rodzinny rowerowy, kolejna atrakcja, kolejna ciekawa inicjatywa w Lisiej Górze. Staramy się cały czas odrywać dzieci, młodzież i całe rodziny od komputerów, od telewizorów w niedzielne popołudnia. W ubiegłym tygodniu biegaliśmy na 11 km na 5,5, a także na krótsze dystansy, a w tym tygodniu jedziemy rodzinnie, rowerowo poprzez gminę Lisia Góra, a jakby metą dzisiejszego rajdu jest ośrodek Furiozo i tam trochę atrakcji dla młodzieży, ciekawe nagrody do wygrania w formie losowania. Myślę, że dużo, dużo ciekawych atrakcji, a najważniejsze jest to, że wszyscy razem możemy się integrować i spędzać popołudnie w pięknej okolicznościach, chociażby i również pogodowych. W ramach projektu Pokochaj Szczerze trening w plenerze gmina Lisia Góra organizuje szereg wydarzeń sportowych mających na celu zachęcenie mieszkańców do uprawiania aktywności fizycznej. Wykorzystując wszechobecnie panującą modę rowerową, organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom użytkowników jednośladów, którzy dopisali tego dnia licznie uczestnicząc w wydarzeniu. Bardziej lubię jeździć rowerem, bo na przykład czasami lubię sobie jeździć na jednym kole albo triki robić. Drugi raz biorę udział w rajdzie. Pierwszy razem było wspaniale, więc dlatego jadę drugi raz. Dla wszystkich rowerzystów przygotowano poczęstunek w ośrodku Furiozo w Starych Żukowicach. Akademia ZKS Unia Tarnów oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie zarejestrowali pierwszą w mieście szkołę mistrzostwa sportowego. Ruszył oficjalny nabór na rok szkolny 2018-2019 do klas 4-7. Poza wysokim poziomem nauczania młodzieży oferowane są m.in. treningi indywidualne, opieka fizjoterapeuty czy wsparcie psychologa sportowego. Więcej informacji dostępnych na stronie zksunia.tarnów.pl. Z takim hasłem na osiedlu Jasna odbył się piknik integracyjny. Najmłodsi, starsi i ci najstarsi. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Piękna uroczystość, piękny festyn, integrujący wszystkich mieszkańców, bo widzę, że tutaj z różnych szkół, z różnych instytucji kulturalnych są przedstawiciele, ale przede wszystkim są mieszkańcy osiedla. I chciałem podziękować tutaj bardzo Radzie Osiedla, przewodniczącemu Rady Osiedla, panu Janowi Niedyjadło, który jest głównym organizatorem tej dzisiejszej uroczystości. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę takie uroczystości jeszcze przy takiej pogodzie, jak dzisiaj integrują mieszkańców i no, trzeba kontynuować takie rzeczy, bo to naprawdę jest wspaniała rzecz. Ajwaj, czyli historię z cynamonem, spektakl o takim tytule można było obejrzeć w gminnych centrach kultury w Żabnie, Radłowie oraz Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystko dzięki budżetowi obywatelskiemu województwa małopolskiego. A jeśli już koniecznie musisz krzyczeć, to krzyk po cichu! To nie ja na ciebie krzyczę! To krzyczę na ciebie 3,5 tysiąca lat! Były spotkania autorskie, koncerty, będzie też po jednym dużym koncercie w każdej z gmin, no i właśnie widowisko teatralne. Wybraliśmy spektakl zatytułowany Ajwaj, ponieważ jest to spektakl, którego tutaj w naszym środowisku mieszkańcy dotychczas nie oglądali, a jest to sztuka, myślę, że łatwa dość w odbiorze, ponieważ to jest...
według scenariusza Rafała Kmity, którego większość pewnie mieszkańców zna i bardzo dobrze kojarzy. Jest to więc taka sztuka teatralno-kabaretowa, która pozwoli mieszkańcom się pewnie zrelaksować w taki ciepły letni wieczór. Aha! Zawołał Jankiel. Co tam sklep otwarty? Towar na półkach, a pan tu w moim własnym łóżku z moją własną żoną? Nie! A Wojciech Kranik, MKS Radka Zdrój, w swojej próbie 6 metrów 12 centymetrów. Po raz drugi w Tarnowie na stadionie przy ulicy Piłsudskiego zorganizowano Mistrzostwa Tarnowa w lekkiej atletyce. Podczas meetingu rozegrano kilka konkurencji biegowych, oprócz tego skok w dal i wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem oraz biegi płytkarskie. Coraz więcej właśnie przez takie zawody, organizacje takich zawodów, organizacje nawet dla przedszkolaków, tutaj za parę dni będziemy gościli również najmłodszych, będą to pierwsze mistrzostwa młodego olimpijczyka, głównie przedszkolaków, którzy też będą startowali, mają wzór, na kim mogą się przyglądać, jak to wygląda. Mamy tutaj znakomitego skoczka w dal, podopiecznego trenera Wałaszka, jest kilka bardzo dużych utalentowanych młodzieży, ode mnie jest Oliwia Sowa, która po kontuzjach wraca z powrotem do wysokiego wyniku, zdobyła mistrzostwo Polski w Słubicach, miejmy nadzieję na nietypowe dla niej konkurencji 400 metrów też się pokaże dobrze. Do Tarnowa przyjechali zawodnicy z całej Małopolski. Mimo upalnej pogody na stadionie zjawiło się około 250 sportowców. W naszym mieście bardzo dużo rzeczy się zmienia i naprawdę z przyjemnością można popatrzeć, że coraz więcej tej młodzieży, ludzi, przede wszystkim ludzi dorosłych, garni się do tego, żeby się po prostu po tych obiektach poruszać. W ramach małopolskiego meetingu lekkoatletycznego odbyły się memoriały imienia Emila Wzorka, Kazimierza Franka oraz memoriał imienia Adama Hutniczaka.